I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Cześć, witajcie moi kochani, witam was bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym dniu o 15. Mam nadzieję, że wam się podoba, no, jak na razie seria, oczywiście komentujcie śmiało. Piszcie co i jak. Datapad, okej, okay. Harmonogram pracy, brygadzista, rury. No dobra, są jacyś tam, no. Co w związku z tym? That datapad mentioned the name Jennings. Here, Axel Jennings. Assigned to set up weather monitoring devices all over the desert. Only one location matches the sound from the medical equipment. A monolith. Let's go. Okej, w drogę, no to lecimy. Gdzie to jest? To ma być to miejsce, tak? Dobrze rozumiem? Chyba tak. Weźmiemy naszego nomada. Lecimy dalej. Okej, okay. Tamtym kierunku, w tamtym. Jak wam podoba się gra? Jak tam uważacie, czy ten tytuł jest na poziomie Mass Effecta? Czy jest na poziomie wyższym, niższym? Jak uważacie, czy mimika twarzy postaci jest beznadziejne, jak to niektórzy mówili, czy jest ok jednak? Jak tam gameplayowo wam się podoba? Napiszcie śmiało, jak tam uważacie. Ja już wielokrotnie o tym mówiłem, ale też oczywiście teraz wspomnę, że wrażenie mam bardzo dobre. Zobaczymy, jak będzie z dalszą częścią gry, bo wydaje mi się, że może być bardzo, bardzo, bardzo jednolita. Wszędzie możemy robić to samo. I to może być coś, co może nas znudzić szybko, tak? Niestety było z Mafią 3. Że gra do pewnego momentu była zarobista, później robiło się to samo. Wait, I've got an open comm channel. Easy money. Once the electrical charge builds up, we'll have ourselves some nice obedient remnant. You better be sure this time, Jennings. If you're that spooked, go hide behind the four giants. I'm busy. Damn it, we've got to find them before they get themselves killed. Jo, teraz gdzie oni są? To jest pytanie. Kurde. Uratuj załogę, 2 minuty. No, super partia. Gdzieś tam. Ale u góry, czy w środku? Jak tam wejść? Okej, to o to chodziło. Coś z tą konsolą można zrobić? Nie można. Kurde. Gdzie oni są? To jest pytanie. Aha, oni są gdzieś tam aż. O kurde, dobra. To nie marnujmy czasu, trzeba jechać. Nomad! Dawaj. Detecting above normal radiation levels. Dawaj, 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 nomad! Nomad, nomad! Kojarzy mi się strasznie z Crysisem 1, ta nazwa. Wow, jakimś cudem żyjemy. Ja nie wiem jakim, ale żyjemy. Czy to jest woda, czy tu mogę sobie skoczyć? Mogę. Wow, dziwnie się tym jeździ. Wow, nie uderzać. Straciłem zanim strzeliłem, że to jest tak daleko. Earth had formations like this. Made a lot of kids think of alien worlds. Water and weather. Nothing tougher in the long run. Oh fuck. Nie zdążymy. O nie. A jest. O fuck, o fuck, chciałem pomóc. Ała, ała, ała.
Chciałem pomóc, dałem się zabić, typowe. Mamy was. Dobra, dobra, pogadajmy. To tylko rasa ludzi jest taka głupia jednak. No dawaj, chcę z tą pogadać, no kurde, ziomek. Nomad. Great timing. Thanks for the assist. Your experiment with the remnant didn't work out. Huh. Okay, who squealed? Gasparic? Yeah, I bet. These remnant could plow our fields, protect us from the Ket. You control them, why shouldn't we? How many people need to get hurt before you stop this? Pathfinder's got a point, Jennings. Fine. But you can't protect us all the time, Pathfinder. Out here, we need every edge we can get. Ładnie, udało się. No, skoro jesteśmy już tak daleko, rozumiem, że jesteśmy dosyć daleko. Kurde, jak tu wsiąść teraz? O, dobra, jesteśmy. To teraz wypadałby... jesteśmy po przeciwnej stronie niż bym chciał. Teraz musimy tutaj polecieć. A tu mam jakąś misję do zrobienia? Nie. A mam zbadać ją. Kurde. Jak już tu jesteśmy, to zbadajmy jeszcze, no. Spróbujmy jeszcze raz. Już mieliśmy zająć się, kurde, tą misją główną, ale... No, spróbowałbym jeszcze to zrobić. Też ciekawe, co musimy tam zrobić. Czy musimy coś przeskanować, czy coś? Sprawdzimy to jeszcze. Tak dla pewności, żeby nie było, że ominęliśmy jakąś misję. O, fuck, udało się. Wow. Jakim cudem nam się to udało? Jakiś pojemnik. Kurde, coś jeszcze tu musi być. Może to musimy jeszcze zeskanować. Coś niby jest, jakiś punkt. Aha, tam mamy iść. O, a widzicie. Tu nie podchodziłem. Coś było już? Widzę. Portable cover of Ket design. Didn't bother to take it with them. Aha. Lexi, I've got another one. Standing by, waiting for your scan. Pathfinder, I have enough sensory data to reconstruct an image of the past. Maybe we can push the cat back. With what army? Can you even find the safety on your pistol? I'm just going through the options. Evacuate or die. Those are the options. Initiative's not military. They weren't prepared. No kurde, no. Maybe we can push the cat back. To trochę głupie, że byli tutaj jako cywile. Niebezpieczny. Initiative's not military. Override works, but Sam, the door was sealed from the outside? Yes, Pathfinder. It appears lockdown was manual before the power restrictions. Why do that? It wouldn't keep anything out. It would keep something in. Aha, coś w środku. Tędy możemy wejść? Secondary terminals. No access. Sam? If deployment is standard, main access will be deeper in. Being sighted! Override, close it! Tempest, we have an unknown enemy. Evac the Pathfinder.
Whoa, hold on. No go, Harper. We have to lay low. Kent are inbound to your location. Kent and that thing? Son of a... Gdzie oni są? Gdzie są oni? Look sharp. That thing is out there. And the Kent? Everything's grounded till they're gone. O kurwa, bies. Oto wygląda jak kawał skurczybyka. Cię. Dobra, on leży. Wow, lucky aimbot tutaj jest. Ja nie mogę. O fuck. Oh shit. Skurczybyk. Ajajajajaj. Ładnie nas tutaj przycisnął. Oczywiście moi kompanii to są uselessy, no ale w Mass Effect tak zawsze tak było, że nasi przyjaciele to się raczej nie przydawali do niczego. Maybe we can push the cat back. Dobra, to jest zeskanowane, dobrze rozumiem. Okej. Okay. To jest zeskanowane. Dobra. To jest jakaś konsola, dobra. Secondary terminals, no access. Sam? If deployment is standard, main access will be deep within. Don't let it grab! Override, close it! Tempest, we have an unknown enemy. Evac the Pathfinder. Whoa, hold on. Override works, but... Sam, the door was sealed from the outside? Yes, Pathfinder. It appears lockdown was manual before the power restrictions. Why do that? It wouldn't keep anything out. It would keep something in. Ten jak się próbował tutaj schować. Wow, o kurde. Tego się nie spodziewałem, chłopaki. To jest ogromne, what the... Namaszczony. Znowu to robi. Z dwóch stron? Kurwa mać, no nie. Ah, fuck you. Useless pierdolony, no pomóżcie mi trochę, chłopaki. Dlaczego? Dobra. Na początku wyjebane na tego biesa. Znowu tutaj. Ja pierdzielę. Stop it. Dobra, czy ja was zeskanowałem ostatnio? Nie, chyba nie. Zeskanowani. Wszystko zajmuje dużo czasu, żeby wrócić do punktu wyjścia. Skanowałeś to? Dobra. Tutaj było coś ze skanowania.
to, i to. Okej. Okay. Tutaj to. Konsola. Secondary terminals. No access. Sam? Tego chyba nie zeskanowałem ostatnio. Override, close it! Biorę amunicję. Tempest, we have an unknown enemy. Evac the Pathfinder. Whoa, hold. Override works, but... Sam, the door was sealed from the outside? Yes, Pathfinder. It appears locked down with that door before the power restrictions. Why do that? It wouldn't keep anything out. It would keep something in. Fajnie, że jest to wymagająca walka. No, a wkurzam się tak, kurde, bo... Nie czuję pomocy z moich kompanów. Oni coś tam rzucają, ale kurde, nic się nie dzieje, nie? Jak to się dzieje, że oni mnie otoczą? Nas jest trzech, a mnie dwóch gości otoczyło. To nie powinno tak to działać, nie? Skoro jest nas trójka, no to dwójka nie mogła, nie powinno nas otoczyć. Nie powinno być takiej możliwości nawet. Bo jest nas więcej. No może mniej otoczyć więcej. Tak to widzę. A w tej grze to się dzieje. Rainer, trzeba tutaj wykluczyć szybko. Ci namaszczeni są najgorsi. Znaczy najgorszy jest bies, wiadomo, ale ich... Ale bies jest jeden, można się schować przed nim. Dobra, jeden z głowy. Wiecie? Oj, to mój. Chcę, żeby z drugiej strony nie otoczył jeszcze. Zeskoczył. Jest drugi. Wow. Co tu mi tu strzela? Już tamtej strony nam strzela, nie wiem skąd. Jest dużo dosyć. Ja czas wziąć. No, chyba dostał. Myślałem, że ten celownik to jest głupi pomysł. Ale jak widać, przydaje się. Ładnie, leży. Nawet HP nie widać. Ładnie, leży. I tak, został bies, tak? Bies i jeden gościu. Dobrze rozumiem, czy nie? Chyba leży już, co? Mało amunicji. Oczywiście zbierzemy więcej. Nie ma już tyle amunicji. Ha, amunicja się skończyła, tak? Tego się, wiecie co, nie spodziewałem po tej grze, że będzie się amunicja kończyć w tych skrzyneczkach magicznych. Więcej amunicji. Gdzie było więcej amunicji? Tu jest. Ale rzeczywiście, kończy się. Wow, fajne. Podoba mi się to. Rzeczywiście, to jest... To ma sens przede wszystkim. To jest dobre. Zależy. Został bies. Tak, został bies sam. I think so. Co on tu wlezie? To jest pytanie.
Napluł mi na mordę. Rzeczywiście wskoczył tu. Wow. Ta walka wymaga dużo amunicji od nas. Spadło mi się. Czyli tak, wracamy tutaj. Bierzemy amunicję od razu. I tak. Czy mieliśmy zbadać? Nie, to nie w tym pomieszczeniu. Wow. Wow. O, jakiś datapad. Project Sigma. They were building something, but there are parts missing. This must be the project they were salvaging at Site 1. Got a component for Site 2's project. You'd think there'd be more bodies. Not that I'm complaining. Not a lot left behind. Dobra, gdzie jest więcej komponentów? To są komponenty, tak? Znajdź elementy. Okej, okay, super. Lecimy dalej. What if they were removed? We know the Nexus didn't bother picking up the bodies. You don't think it could have been the cat? You're trying to give me nightmares. A ja zostawiłem go u góry, tak? To dziwne. Pójdziemy po niego lepiej, bo czuję, że o nim zapomnę i czy zostanie już na stałe. Radiation levels increasing. No rzeczywiście. Radiation within safe levels. Aha, z drugiej strony zostawiłem go jeszcze lepiej. Lot of smart people here once. We're their successors. Resilience is more than a name. Dobra. Z gaśmicy do zrobienia widać. Też wypadałoby tam pójść to zrobić. Kurde, no kusi mnie to, żeby to wszystko robić. Ale takie rzeczy chyba będę samemu robił poza odcinkami, jak myślicie? Bo... kurde, wszystkie misje poboczne robić z wami będzie dużo czasu. A wiem, że w większości z was zależy tylko i wyłącznie na fabule głównej. Zresztą wam się nie dziwię. To się zdaje być najciekawsze jak na razie. A scan might help us figure that out. Okay, buddy. Tu było jakieś buddy? Rzeczywiście, było jakieś buddy. Not shot, he was just pummeled to death. Well, we know it did this. The cat have nasty pets. West, Porter M. Get that, Lexi? Yes, Pathfinder. Records updated. I dane zaktualizowane, super. Też w sumie tą jedną planetę fajnie byłoby wymaksować, żeby wam pokazać co, jak się tutaj dzieje, jak to wygląda wszystko. No zobaczymy, jeszcze pomyślimy zresztą. Piszcie, śmiało piszcie. Na razie to musimy te komponenty znaleźć wszystkie. Tutaj nic nie ma niby. Przy jeziorku ma być. Lecimy. Pathfinder, I detect cat among the salvage. Ketów pośród złomu.
A jest. There's an initiative shuttle ahead. Looks bad. Worth checking, if only to make sure the cat don't get to keep it. O, komponent, mamy to. Okidoki. Trzeci komponent. Czy trzeci komponent będzie u góry czy na dole? To jest pytanie teraz, kurde. U góry będzie, tak? O, ho, ho. Teraz jak ja tam wjadę? A jest chyba jakiś wjazd, widzę zresztą. Dobra, myślałem, że będzie gorzej. Jest dobrze. Ale żeby spojrzeć, na co spojrzeć? I've added them to your nav system. Pathfinder, this area can be mined for resources. You can extract minerals via your mining interface. Strefa jest bogata, no to dobrze. To dobrze, dobrze, na plus. Life support is stable. Amunicja jest? Jest, jest. O, fuck! Hehe, nie zauważyłem, że tu jest przepaść. Teraz ciszy. Trzy punkty, ale może być w środku też, nie? A jest, widzicie? To będzie tutaj. Jest. Mamy to. Site 2 components are accounted for. Let's head to Site 2's research station and see what good they do. Czy jeszcze mamy tam wrócić, tak? O, ładnie. Dosyć. Może nie rozbudowana, bo ta misja nie jest rozbudowana, natomiast nie jest aż taka krótka. Znaczy, co fabularnie wyjdzie. Jeżeli fabularnie wyjdzie, to jakaś fajna historia, jeszcze na końcu, bo jak na razie nie zapowiada się na to, to rzeczywiście misja poboczna jest fajna. Jeżeli wyjdzie na to, że po prostu dostaniemy punkty doświadczenia na końcu i się nie dowiemy niczego ciekawego, no to będzie taka mech misja, bardzo mech misja, no bo doświadczenie zawsze jest fajne, natomiast fajnie byłoby poznać historię. Na przykład znowu Wiedźmin. Ja wiem, że porównanie do Wiedźmina jest złe, bo ta gra ma dużo mniejszy budżet. Co do dokładnych liczb, to już nie pamiętam ich, ale jest różnica spora, więc wiem, że te porównania nie są zbyt dobre, natomiast Mass Effect jest duża marka, więc powinno się porównywać z innymi dużymi markami, czyli na przykład z Wiedźminem. Tam misje poboczne były po prostu kosmicznie dobre, tam misje poboczne przyciągały na godziny po prostu same z siebie, nie wymuszając na kimś, że o, musisz to zrobić, bo inaczej coś się stanie, a chociaż były takie te misje na pewno. Natomiast przede wszystkim... Wow, na dachu wylądowaliśmy. Natomiast przede wszystkim misje były po prostu same z siebie ciekawe, aż człowiek chciał odkrywać te przygody. Tutaj też bym chciał, żeby tak było, chociaż no nie zapowiada się na to. Budżet jest inny, trochę inne założenie. Happy thoughts, Liam. Nice. Let's get to a research station, see what we've got. Ładnie. I co, to już? No i właśnie, tak się nazywa właśnie mechowa misja. Kurde. Aż się nie chce po to misję jechać. Chce się pojechać po to. Po to chce się pojechać, naprawdę. Po to się chce. Tu widzę, że jest taka... Może stąd wjedziemy do góry i wtedy jakoś... Spróbujmy. Spróbujmy to jeszcze zrobić. Kurde, no. Szkoda. No misja, no, zdumiewająca, nudna, no. Co ja mam na to powiedzieć? O, tu coś widzę, coś. Fluoryt. Ładnie, weźmy to. Teraz tak.
Nie, pod spód nie, ziomek. Na górę. Okej, ładnie. O, coś tam mówią. No, mniej więcej tędy pojedziemy. Na samą górę trzeba się wepchnąć. Nie, nie, tutaj nie. Tak gdzieś tutaj, o. Nexus still wants an outpost on Eos. What the... Pathfinder, that body... A scan might help us figure that out. Ale... Ja już skanowałem to ciało, ziomek. Czy nie? Skanowałem, tam ciało jedno leżało przy kołach moich. O co im chodzi? Dziwne. Gdzieś tam trzeba wjechać. No, wjedziemy, zobaczymy. O, oh, fuck. No, to nie wyszło tym razem. Recovery is a long-term process. Jeszcze wyżej uda nam się, co? No, powinno być. Nice work. Ładnie. Jeszcze wyżej. Czy jesteśmy na dobrym punkcie? O, jesteśmy blisko, że tam wjechać. Kurde. Ale to nie jest to jeszcze. Musimy trochę wyżej jeszcze się podciągnąć. Radiation levels are severe. Seek safety immediately. Poszukaj schronienia. No co ja jestem? Poszukaj schronienia. Jestem Pathfinderem. Muszę wrócić na obszar misji, serio. Serio, gro. Wow. Dobra, to nie tędy. Ajajajaj. Okej, czyli musimy znaleźć jakieś inne miejsce. Kurde. Tylko gdzie? No, jakiś pomysł z tego? Tutaj nie wjedziemy, tam się nie da. Tu gdzieś trzeba wjechać, jakoś tędy. Kurde. Może tutaj tyłem? A może? Dobra, jedziemy tutaj. Też tam pewnie nie będzie się dało. Holy moly. Tutaj jest może jakiś wjazd. Tu się na pewno nie da wjechać. Może nie, tutaj też się nie da. Tam jest coś, no kurde. To ciekawe. Ale kto to wymyślił, żeby w taki sposób to chamsko zrobić? To jest po prostu przerażające. Ej. Może tutaj? Chociaż ja pewnie 15 razy już tędy jechałem, co? Znając życie już tak. Ale ufam, że tym razem znajdziemy. Teraz tak, tu mogę wjechać w tunel. Mogę wjechać w górę. W górę nie działa. Może w tunel. Może tunel. No to pasuje. Niby tu coś mogę zobaczyć, tak? Albo nie. Loot from our outposts and an Ark escape pod. Where did they get that? Doesn't matter. They're not keeping it. We need an up close scan. Ah.
Ładnie. A widzicie, znaleźliśmy coś. Ha, ha, ha. Jestem z siebie dumny. Dawaj już tę tarczę, dawaj, dawaj. Inna skała już tutaj widzę. Dobra, przeskanujmy to od razu. Coś fajnego? Nie. Jakiś zalkin. No, pistolet. Looks like they found it drifting and brought it here. I'm not able to extrapolate point of origin, Pathfinder. But the Ark could be intact, like the Hyperion. Let's hope so. Ken, keep sharp. Mamy to. Coś jeszcze? Watching the corners. These caves could be a good shelter if people need it. At least it's cooler in here. Aha, czyli na tej planecie jest ciepło, tak? No jest pustynia w sumie, no oczywiście, ale. Tak się jak nie myślałem, że tu jest. Jest tył coś. Tak czy siak nie myślałem, że to jest ciepło, czy gorąco. To jest jednak mimo wszystko góra. Góra jest, mam na myśli inna planeta, więc... To, że jest pusta, nie znaczy, że jest ciepło, co? Czy znaczy to właśnie? Chyba nie, niekoniecznie. Okej. Okay. Terminal. Issued to patrolling Ket. I don't need a translation to know when I'm hearing a monster. Adding to language database. Ładnie. Już tu wyczailiśmy dodatkowego. Jakiś pojemnik. Stop Ketów. Ładnie. Jedziemy dalej. Wow. No ja widzicie, kto by się spodziewał, że taką fajną rzecz znajdziemy. Ale byśmy dali sobie spokój, byśmy nie znaleźli takich tunelów. No i to jest to, co ja rozumiem. Tylko chcę eksplorować. Wow. Najpierw idziemy do góry. Dobra, idziemy w ogóle. Idziemy w przeciwną stronę, cholera. Interesujące miejsce, no to idziemy do interesującego miejsca. I guess you run out of names eventually. Life support is failing. No cześć, panowie. Co tu się stało? A, podtrzymywanie życia nam się skończyło. Fuck. Rzeczywiście. Dobra, ale tu obczaliśmy już wszystko. Chyba nie. Po drugiej stronie jeszcze nas nie było. Kurde. No dobra, ale myślę, że tutaj zakończymy ten odcinek. Skoro tak, kurde. Dobra, tutaj jeszcze zagadamy. Tu amunicja, tu terminal. No
Dobra, ale dziękuję bardzo za oglądanie. Zapraszam do kolejnego odcinku z gry Mass Effect Andromeda. Siemanko, no i cześć.